Znakomita większość reakcji chemicznych są reakcjami odwracalnymi. Co to znaczy? Weźmy na przykład syntezę amoniaku z azotu oraz wodoru. I powstaje amoniak. No oczywiście do tego typu, no, taka reakcja nas w powietrzu za bardzo nie zachodzi. Potrzeba katalizatora, ciśnienia oraz odpowiedniej temperatury. No i teraz, narysowałem tutaj dwie strzałki, dlatego, że jest to właśnie reakcja odwracalna. Co to znaczy? To znaczy, że w takiej mieszaninie reakcyjnej, w jakimś reaktorze powiedzmy, substraty, wodór i azot, tworzą produkt, amoniak, ale jednocześnie część amoniaku rozwala się z powrotem do azotu i do wodoru. Czyli jest to reakcja odwracalna. Z kolei, co to jest stan równowagi termodynamicznej? Stan równowagi termodynamicznej to jest taki stan układu, w którym szybkość reakcji w kierunku tworzenia produktów jest równa szybkości reakcji rozwalania się tych produktów do substratów. No czy to jest dobrze, że ustala się pewna równowaga? No nie zawsze. No bo jak my chcemy otrzymać ileś pożądanego produktu, no to no nie przeskoczymy tej bariery termodynamicznej i nie otrzymamy go więcej niż możemy w stanie równowagi. Natomiast są pewne triki, o których później powiem, żeby tą równowagę w jakiś sposób przesunąć w stronę tworzenia produktów reakcji. No ale dobrze. Każdą reakcję będącą w stanie równowagi termodynamicznej opisuje tak zwana stała równowaga. Co to jest? Niepotrzebnie mazamy, weźmy dalej. Reakcję azotu z wodorem, reakcja odwracalna, powstaje amoniak i już pominę te wszystkie katalizatory i tak dalej. I stała równowagi, stała stężeniowa równowagi, bo tylko taką będziemy się zajmować, no bo tylko taka jest na maturze, to jest po prostu iloraz stężeń reagentów podniesionych do odpowiednich potęg równych współczynnikom stychiometrycznym w równaniu reakcji. Czyli w liczniku są zawsze produkty. Czyli to będzie stężenie amoniaku do potęgi drugiej. Z kolei tutaj będzie iloczyn. W stałej są iloczyny stężeń substratów, czyli stężenie azotu do potęgi pierwszej, czyli jedynki już sobie nie zapisujemy, razy stężenie wodoru do potęgi trzeciej. Bardzo ważna uwaga. Stała równowagi jest wielkością bezwymiarową. To znaczy nie podajemy jej w żadnych jednostkach, na przykład molach na decymetr sześcienny, czy jakichś innych dziwnych jednostkach. Bo w niektórych książkach tak jest. Ale to jest bzdura, to jest nieprawda. Stała równowagi stężeniowa jest wielkością bezwymiarową. Jeżeli jakaś książka podaje, że ma jakiś wymiar, ma jakieś jednostki, no to ta książka jest po prostu beznadziejna, wywalamy ją na śmieci, bo kłamie. Dobrze. No to zróbmy sobie jakieś zadanie ze stałych. Tutaj mam jakiś tekst. Dobra. Zmieszano ze sobą mol jodu oraz 2 mole wodoru. Ustaliła się pewna równowaga i równowaga zachodzącej reakcji stałej równowagi stężeniowa wynosi 0. I mamy obliczyć ułamki molowe poszczególnych reagentów w stanie równowagi. No to, żeby się za takie coś zabrać, no to pierwszym krokiem będzie w ogóle napisanie jakiegoś równania reakcji. No co się może dziać z jodem i z wodorem? Pewnie powstaje jodowodór. Wodór plus jod, powstaje jodowodór. Ok. No to teraz, żeby wszystko było pięknie, systematycznie, tak jak na maturze chcą, piszemy wyrażenie na stężeniową stałą równowagi tej reakcji. Czyli stężenie jodowodoru do kwadratu przez stężenie wodoru razy stężenie
No i dobra. Teraz jak to określić? Skąd my mamy wiedzieć, jak my to mamy obliczyć, ile będzie poszczególnych tych reagentów w stanie równowagi? Po pierwsze, dla wygody będziemy się posługiwać nie stężeniami, no bo nie wiemy też, jaką nasz reaktor ma objętość, tylko po prostu liczbami moli. No bo nie potrzebujemy żadnych stężeń, potrzebne są tylko mole. Teraz jeszcze tylko jedna uwaga, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Dlaczego stała równowaga jest wielkością bezwymiarową? Dlatego, że każde stężenie, które występuje tutaj, w każdym z tych wyrazów, jest podzielone przez ciśnienie standardowe, które wynosi po prostu 1 mol na decymetr sześcienny. W takim razie, skoro tutaj mamy jednostkę mol na decymetr sześcienny i podzielimy ją przez ciśnienie standardowe mol, 1 mol na decymetr sześcienny, to po prostu nam się wszystko poskraca. W związku z czym nie mamy żadnej jednostki. Dobra. Jak takie zadanie wynieść? Bardzo fajną metodą rozwiązywania tego typu zadań i zarazem takiego prezentowania informacji, żeby egzaminator widział nasz tok rozumowania, no i też, żeby w głowie sobie to jakoś poukładać, jest tabelka. O co chodzi? Rysujemy sobie tabelkę. Na górze będziemy mieli liczby moli odpowiednich reagentów. Zatem jod, wodór i jodowodór. Natomiast tutaj będzie liczba moli początkowa każdego z reagentów. Tutaj będzie zmiana. Natomiast tutaj będzie stan równowagi. Liczba moli reagentów w stanie równowagi. Ja to jakoś sobie przepiszę. Dobra. No to rozwiązujemy. Ile mamy na początku jodu? 1 mol. No to wpisujemy jedyneczkę. Ile mamy wodoru? No 2 mole. Wpisujemy dwójkę. Ile mamy na początku jodowodoru? No 0. No bo dopiero zaczynamy reakcję, więc nic nie mamy tego jodowodoru. Teraz zmiana. Weźmy, że przyreaguje nam jakiś x moli jodu. Czyli u będzie nam x jodu. Tak? Reagenty, wodór i jod reagują w stosunku 1 do 1, co wynika właśnie z równania reakcji. Czyli skoro tego nam jodu było x, no to jod, no to wodór też nam będzie po prostu x. Z kolei widać, że z 1 mola jodu, no i wodoru, powstają zawsze 2 mole jodowodoru. W takim razie z x powstaje nam 2x. Jodowodoru. No to teraz podsumowujemy, ile będzie tego w stanie równowagi. Jodu będzie 1 minus x moli, wodoru będzie 2 minus x moli, jodowodoru będzie 2x. No i zaraz to obliczymy. No to teraz dane z tabelki wstawiamy do równania. Nasze KC, które jest równe 1 druga, jest równe stężenie jodowodoru do kwadratu. 2x. 2x kwadrat, czyli 4x kwadrat. Dzielone na stężenie wodoru. 2 minus x. Razy stężenie jodu. 1 minus x. Mówię stężenie, ale oczywiście chodzi nam o liczbę moli. No i liczymy. Tu 8x kwadrat równa się. To będzie co? 2 minus 2x minus x plus x kwadrat, czyli 8x kwadrat równa się 2 minus 3x plus x kwadrat. Przenosimy na jedną stronę. 8x kwadrat, już nie 8, tylko 7x kwadrat plus 3x minus 2 jest równe 0. No i mamy równanie kwadratowe. Teraz wypadałoby je rozwiązać. Czyli zmarzę może tą tabelkę już.
No to liczymy. Delta jest równa. B kwadrat, czyli 9 minus 4 razy 7 razy minus 2. Delta jest równa 65, zatem pierwiastek z delty jest równy pierwiastek 65, czyli około 8,06. Na szczęście, jak w matematyce nie musimy niczego wyciągać przed pierwiastek, tu by się chyba nawet za bardzo nic nie dało z tym, z tą 65 zrobić. Nieważne. No i teraz liczymy pierwsze rozwiązanie. Minus d, czyli minus 3 plus 8,06 przez 2a, czyli 14. Natomiast w x2 tutaj będzie minus. Czyli całe x2 będzie miało wartość mniejszą od zera, czyli wywalamy drugie rozwiązanie, no bo liczba mol nie może być ujemna. No i tu wychodzi co? 5,06 przez 14. Około 0,36. Co to jest to nasze 0,36? To jest ten x, czyli to, ile jodu przyreagowało. W takim razie zapiszmy sobie teraz, ile mamy każdego reagenta. Moli w stanie równowagi. Jodu, wodoru oraz jodowodoru. No to w takim razie mieliśmy jodu 1 mol, czyli zostało nam 0,64 mola jodu. Wodoru mieliśmy 2 mole, czyli zostało nam 1,64 mola. No i jodowodoru mieliśmy 0. Teraz mamy 2 razy tyle, 2x, czyli 0,72 mola. No i to by nie było na tyle, bo jeszcze mamy podać to w ułamkach molowych. Czyli przypomnienie, co to są ułamki molowe. Szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy to na maturze obowiązuje, ale zawsze lepiej wiedzieć. To nie jest trudne. Dobra. Po prostu ułamek molowy to jest liczba moli danego reagenta do stosunek liczby moli danego reagenta do sumy moli wszystkich reagentów. Czyli ułamek molowy J i suma wszystkich ułamków molowych w takim razie jest równa 1. Czyli ułamek jodu plus ułamek wodoru plus ułamek HI ma być równe 1. No to w takim razie wiemy, że ułamek molowy wodoru to jest, jodu 0,64 przez ile, jaką tu mamy sumę? 0,64 plus 0,64 plus 0,64 plus 1,64 plus 0,72, czyli mamy tutaj razem 3 mole. No w sumie wiadomo, skoro zmieszaliśmy w stosunku 2 mole, 1 mol, a w reakcji nie zmienia się nam objętość, no to raczej logiczne, no ale dobra. Myślenie czasami popłaca. Nie musielibyśmy tego liczyć na kalkulatorze. No to mamy około 0,213. Ułamek molowy wodoru jest równy 2 minus 0,64 2, nie, dobrze jest. 1,64 przez 2 to jest równe 0,820. No i teraz ułamek jodowodoru. No to jest równe 0,72 przez 3. 0,240. Coś mi się tu nie zgadza. Tutaj pewnie źle coś podzieliłem. Sprawdzę. 1,64 przez 3 to jest 0,547. Nie umiem liczyć. No ale dobrze się skapnąłem. Na maturze, jakbyście pisali, też dobrze zauważać swoje błędy. No bo tutaj by nam wyszedł ułamek molowy większy niż 1, a suma ułamków molowych, no a suma ułamków molowych ma być równa 1. Teraz powiedziałem coś na wstępie o przesuwaniu równowagi. To może o tym słów kilka. Dobra. No to tak, mamy reakcję endoenergetyczną. Endoenergetyczna, czyli żeby reakcja zachodziła, musimy dostarczać ciepła. Jeżeli w wypadku reakcji endoenergetycznej będziemy dostarczać ciepła, będziemy zwiększać temperaturę, to reakcja
będzie nam się równowaga reakcji będzie nam się przesuwała w stronę tworzenia produktów. A na odwrotnie jest w przypadku reakcji egzoenergetycznej. Jeżeli będziemy zwiększać temperaturę, to nam się równowaga przesunie w stronę lewą, czyli w stronę odtwarzania substratów. Teraz jeśli chodzi o wpływ ciśnienia, to jest już mniej intuicyjne. Jeżeli reakcja zachodzi ze zwiększeniem objętości, na przykład rozkład N2O4 do dwutlenku azotu, to jeżeli będziemy zwiększać ciśnienie, to równowaga przesunie nam się w lewo, w stronę substratów. Natomiast, jeżeli mamy reakcję, w której dochodzi do zmniejszenia objętości, tak jak na początku mieliśmy tworzenie amoniaku, mamy zmniejszenie objętości, bo tu mamy 4 mole, tutaj 2, to jeżeli będziemy zwiększać ciśnienie, to równowaga przesunie nam się w prawo. No i rzeczywiście taką reakcję prowadzi się pod zwiększonym ciśnieniem w przemyśle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Zapraszam do oglądania innych, oceniania, komentowania. No i mam nadzieję, że na coś się przydam. Dziękuję.